Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty. W niniejszym odcinku poruszymy temat temperatur stołu drukarki 3D, a może nawet bardziej temperatur powierzchni stołu drukarki 3D, co niekiedy może mieć ważny wpływ w kwestii prawidłowej adhezji pierwszych warstw druku do powierzchni stołu. No a jak wiadomo, ze względu na to, że od grzałki do powierzchni stołu trochę się dzieje, mamy tam kilka różnych elementów, to wiadomym jest, że temperatura sprawdzana przez czujnik na spodzie stołu, gdzie mamy dodatkową izolację termiczną, będzie różna od tej temperatury, którą otrzymujemy na powierzchni stołu i sprawdzimy, ile te różnice wynoszą. Producenci filamentów zwykle w kartach technicznych podają zalecane temperatury dyszy, jak i temperatury stołu drukarki. Więc mając te dane, w slicerze wpisujemy temperaturę druku, czasami być może określamy dodatkowo specjalną wartość temperatury dla pierwszej warstwy, jeżeli chcemy uzyskać jeszcze lepszą przyczepność. Natomiast drukarka na swoim ekranie informuje nas, czy uzyskała żądaną wartość temperatury poprzez właśnie odczyt z czujnika, który zamontowany jest pod spodem stołu. No i zwykle zlokalizowany jest on właśnie w centrum stołu. Zapewne te wskazania są zgodne z rzeczywistością, bo dzisiejsze możliwości zarówno sterowania grzałkami czy układami termicznymi, jak i zdolności pomiarowych czujników są bardzo dokładne, a sama równomierność podgrzania stołu nie będzie nigdy też idealna ze względu na sposób ułożenia grzałki czy drutu oporowego, jak widzimy na przykład na lewym zdjęciu, ale wiemy, że na tym stole stosujemy różnego rodzaju materiały będące podstawą do osadzenia pierwszej warstwy. I tak w przypadku mojej drukarki, czyli Creality Ender 7, korzystam z lustra, krótko mówiąc, no stawli szkła o grubości około 4 mm. A równie dobrze możemy stosować podkładki PEI, jakieś podkładki magnetyczne, czy jeszcze jakieś inne rozwiązania, które pozwalają na uzyskanie przyczepności, prawidłowej przyczepności filamentu do powierzchni stołu. Zatem sprawdzimy w tym materiale, jak wygląda rzeczywisty rozkład temperatur w określonych punktach pomiarowych rozłożonych na powierzchni stołu względem temperatury zadanej do kontrolera drukarki dla kilku wartości zadanej temperatury. To jest kolejno 30, 40, 50 i 60 stopni Celsjusza. Takie typowe temperatury, którymi operujemy na przykład w przypadku materiału PLA. I punkty stanowiące bazę pomiaru wyciąłem z papierowej taśmy malarskiej. Widoczna strona szkła jest nieodbijająca, jest to szkło karborundowe, standardowe właśnie w przypadku drukarek Creality Ender 7. Ale uwaga, musimy mieć na uwadze też taki fakt, że to, co mierzymy na powierzchni stołu, nie jest w aktualnej chwili przykryte jakąś powierzchnią warstwy naszego druku. Ze względu na charakter izolatora, jakim jest tworzywo sztuczne będące warstwą wydruku, spodziewamy się, że lokalnie ta temperatura może być nieco wyższa niż sam czysty pomiar, nazwijmy to, takiej gołej powierzchni stołu, ale do tego jeszcze, myślę, wrócimy w dalszej części omówienia tego, co udało mi się tutaj znaleźć, bo w zależności od tego, jaki rodzaj powierzchni posiada stół naszej drukarki oraz jaki materiał używamy do druku, to podgrzewanie stołu może być lub jest wymagane właśnie do uzyskania prawidłowej adhezji pierwszej warstwy drukowanego elementu do powierzchni stołu. I już pewnie domyślamy się, że pewnie zależy od tego, co dzieje się pomiędzy grzałką, czy też podstawą stołu, a naszym filamentem, będzie właśnie miało wpływ na wartości osiąganych temperatur. I mamy na uwadze również fakt, że o ile aluminiowa podstawa stołu, tak w przypadku drukarki serii Ender, i będzie ona bardzo dobrze przewodziła ciepło, a tym samym oddawała je do otoczenia, no to w przypadku szkła mamy już do czynienia z materiałem będącym izolatorem ciepła, co zapewne zmieni sposób propagacji temperatury. I przed chwilą na tych slajdach widzieliśmy, w sumie dalej teraz widzimy, dwa rodzaje urządzeń pomiarowych, jakie posłużyły mi do przeprowadzenia pomiarów.
Ale z racji tego, że w zakresie temperatur od 20 do 60 stopni Celsjusza różnica pomiędzy tymi przedstawionymi termometrami wynosiła nie więcej jak 0,3 stopnia Celsjusza, to postanowiłem, że pomiary będę wykonywał tylko za pomocą termometru widocznego z lewej strony, chociażby właśnie z tego względu, że łatwiej nim jest operować, łatwiej się nim mierzyło. I uwaga jeszcze do tych pomiarów, bo być może spotkamy się w sieci z zaleceniami, aby tego typu termometry nie były stosowane do kalibracji drukarek, gdy okaże się, że uzyskujemy inną temperaturę druku już na linii, powiedzmy, sterownik, czujnik temperatury. W tym materiale zakładam, że relacja sterownik, grzałka, czujnik działają prawidłowo i tutaj jakby tego nie bierzemy pod uwagę. Termometr na podczerwień nigdy nie zmierzy temperatury z taką dokładnością jak termistor, zatem to tego typu czynności jak kalibracja, czujniki powinny być stosowane pierwszorzędnie. Natomiast w przypadku takich orientacyjnych, warsztatowych pomiarów jak te, które tutaj będę prezentował, termometr na podczerwień moim zdaniem będzie wystarczającym narzędziem, o ile prawidłowo zabezpieczymy powierzchnię do pomiaru. Wiadomo, kamera termowizyjna, tam FLIR, pewnie byłaby lepszym rozwiązaniem, ale no niestety nie posiadam takiego urządzenia, ale z chęcią porównałbym, jak wyglądałyby wówczas pomiary, co być mogło, może wpłynęłoby na te wyniki, które tutaj przedstawiam. Czyli po kolei, jak dokonywałem pomiaru. Na rozgrzewkę wyszedłem od temperatury 30 stopni Celsjusza. Zgodnie z przedstawionym schematem w ustawieniach drukarki ustawiłem temperaturę stołu właśnie na 30 stopni, po czym oczekiwałem, obserwując wskazania wyświetlacza drukarki, aż pojawiła się oczekiwana wartość. Jak już ta oczekiwana wartość zadanej temperatury została osiągnięta, to czekałem dodatkowe minimum 5 minut, by uzyskać pewność, że w obrębie całego szkła, które znajdowało się na stole, temperatura zdążyła się ustabilizować. Dlaczego 5 minut? Czy też minimum 5 minut? Bo jeżeli czekałem dłużej, za wiele nic w tych wskazaniach się już nie zmieniało. Czyli uznałem, że te minimum 5 minut jest konieczne do tego, by jeszcze odczekać po nagrzaniu już tego szkła na stole drukarki. W sieci możemy oczywiście spotkać poradniki, jak poprawić proces nagrzewania stołu za pomocą tzw. pit tuning, ale sam nie dokonywałem takiego zabiegu. Fabrycznie czas nagrzewania samego stołu do temperatury 60 stopni wynosi w przypadku mojej drukarki około 3 minuty. Czy to jest dobry wynik, czy zły? Myślę, że w miarę wydaje się sensowny, więc też nie widzę chyba za bardzo sensu, żeby tutaj wprowadzać jakieś modyfikacje, przynajmniej na chwilę obecną. Następnie po kolei sprawdzałem temperaturę na każdym punkcie pomiarowym, co zresztą widzieliśmy tam na zdjęciu z tym szkłem. No i naklejone na szkle koła właśnie z taśmy malarskiej nie wpływały też jakoś zauważalnie na wyniki pomiarów. W związku z tym w takiej właśnie formie przeprowadzałem dalsze pomiary. Chodzi mi głównie o to, że czy była tam taśma malarska, czy jakiś inny materiał naklejony, czy nie było nic, to generalnie wskazania termometru zawsze były, tych dwóch termometrów zawsze były bardzo podobne, a dzięki temu, że te naklejone taśmy tam były, no to łatwiej było mi, że tak powiem, wybierać te same punkty pomiarowe. I zanim jeszcze przejdziemy do wyników, popatrzmy na taki uproszczony schemat, bo musimy sobie zdać sprawę z pewnej kwestii. Przewodności cieplnej materiałów oraz różnic temperatury ośrodków, co wcześniej już tam lekko zaznaczyłem. Znając materiały oraz ich parametry termiczne, jesteśmy w stanie teoretycznie obliczyć, jaka będzie temperatura powierzchni stołu przy założeniu, że powierzchnia płyty stołu będzie nagrzana do zadanej temperatury, a temperatura otoczenia będzie wynosiła na przykład, nie wiem, te 23 stopnie Celsjusza. Ale zarówno izolacja termiczna będzie generowała jakieś tam straty ciepła, jak również pewna kwestia, na którą raczej nie zwracamy uwagi. Mianowicie chodzi mi o dokładność wykonania płyty stołu oraz tafli szkła. A jeszcze dokładniej chodzi mi o parametr płaskości, a raczej błędów płaskości, które będą powodowały to, że w pewnych miejscach płyta stołu będzie ściśle przylegać do powierzchni szkła, a w innych miejscach mogą tworzyć się przestrzenie powietrzne, które dodatkowo będą wpływać na zaburzenia wymiany ciepła pomiędzy płytą a szkłem. Ale tego już nie policzymy, ale za to spróbujemy zmierzyć i sprawdzimy, co tam się dzieje lub co może się dziać.
Na razie mamy przedstawiony wykres wskazania temperatury stołu w temperaturze otoczenia i w sumie to chyba jedynie taki sensowny sposób przedstawienia danych dla tych pomiarów, jaki znajduje się w zasięgu programu LibreOffice, bo z takiego programu tutaj korzystam jako darmowej alternatywy dla znanego Microsoft Office. Zostawię ten slajd na trochę dłużej, aby mniej więcej wczytać się w ten schemat, bo w ten sposób będę też pokazywał kolejne wykresy rozkładu temperatur dla poszczególnych prób. W trakcie pomiaru, jak było to widoczne wcześniej, akurat panowała taka temperatura, więc mniej więcej tak by wyglądał pomiar wszystkich rozlokowanych punktów pomiarowych. Od frontu wykresu mamy ostatnie punkty pomiarowe, czyli od 21 do 25, czyli dokładnie tak jak to było przedstawione na grafice ze zdjęciem szkła z naklejonymi polami pomiarowymi. Chodzi mi też o to w tym, aby dobrze zorientować położenie tego wykresu z tymi punktami pomiarowymi, z tym co było pokazane na szkle, tak żeby to było ze sobą zbieżne. No i oczywiście obserwując taki wykres, no chcielibyśmy, aby mniej więcej właśnie tak wyglądał rozkład temperatur względem temperatury zadanej w drukarce, no ale już zapewne domyślamy się, że w takiej konfiguracji stołu na pewno tak nie będzie. Sprawdźmy zatem, jak to wygląda w rzeczywistości. No i mamy tutaj pomiar dla temperatury zadanej 30 stopni. Pierwsza próba, no i widzimy już pierwsze niedoskonałe wyniki po dokonaniu tych pomiarów. Podkreślmy to w relatywnie niskiej temperaturze, bo temperatura taka może zasadniczo występować w przypadku upalnego dnia i powiedzmy pomieszczenia silnie nasłonecznionego, więc ten pomiar potraktujemy ściśle rozgrzewkowo, ale już na takim prostym nagrzaniu stołu widzimy, że do ideału już troszeczkę brakuje. Zwróćmy uwagę na sprawę osi Y, bo maksymalna temperatura oznaczona została na żądaną wartość, czyli 30 stopni, a minimalna wartość, czyli 27 stopni Celsjusza, wynika z najmniejszej wartości, jaka została uzyskana w pomiarach, czyli to 27,8 stopnia, która zresztą została uzyskana w prawym dolnym rogu stołu, czyli właśnie w obrębie punktu pomiarowego numer 25. Wartość maksymalna wynosi 28,7 stopnia, czyli powiedzmy no prawie 29, czyli o nieco ponad 1 stopień mniej niż tego oczekiwaliśmy. No nie jest źle. Aha, i jeszcze jedno. Zwróćmy właśnie uwagę na sposób wyskalowania tej osi Y, bo zacząłem, a nie skończyłem tego tematu. Temperatury podawane są z podziałką 1 stopnia Celsjusza. I właśnie w taki sposób będą skalowane podziałki kolejnych wykresów, więc to też da nam pewien obraz na rozwój sytuacji w kolejnych etapach tych pomiarów. I jeszcze spójrzmy na takie usytuowanie, czy też takie przedstawienie wykresu. Średnia wartość wskazań wynosi 28,3 stopnia, czyli możemy przyjąć, że te około 2 stopnie mniej więcej jest poniżej tego, co potrzebujemy. Myślę, że w tym zakresie jeszcze jakiejś wielkiej tragedii nie ma, ale widzimy już, że temperatura rzeczywista odbiega od temperatury zadanej. No to sprawdźmy, co będzie dalej. Mamy teraz już wyniki dla pomiarów przy temperaturze zadanej na wartość 40 stopni Celsjusza. No i pierwsze co, zwróćmy uwagę na zmianę właśnie zakresu osi Y. Już zakres to nie 3 stopnie, a już 5 stopni. I najmniejsze otrzymane wskazanie to 35,9 stopnia Celsjusza, a najwyższa odczytana wartość temperatury to 37,9 stopnia Celsjusza. I podobnie jak w przypadku poprzedniego wykresu słupkowego, najgorzej dogrzany okazuje się prawy dolny róg stołu, czyli ten najbliżej nas, jak stoimy przy drukarce, więc ponownie w przypadku większego wydruku lub druku dużej liczby części, w przypadku rozlokowania ich na dużym obszarze stołu, gdy zahaczamy o te obszary właśnie mniej dogrzane, no to musimy wprowadzić korektę do temperatury w programie, aby grzałka trochę wyżej podniosła temperaturę. Oczywiście z automatu pozostałe punkty też będą wyżej grzane, więc też musimy pamiętać o maksymalnych wskazaniach lub inaczej. Tak sobie poukładać elementy na stole, żeby unikać tych obszarów, więc to już też kwestia
na to, aby na to spojrzeć. I też dodatkowy wykres, na którym być może będzie lepiej widać rozrzut odnotowanych wskazań termometru. Uzyskana średnia wartość temperatury to 37,1 stopnia Celsjusza. No i też bardzo dobrze widać tu, jeśli z pamięci zlokalizujemy sobie punkty pomiarowe stołu, że no właśnie prawy dolny róg dość mocno odstaje od pozostałych części stołu. No i tyle, chodźmy dalej. Zadajmy temperaturę 50 stopni Celsjusza. Taka sama kolejność. Czekałem, aż na wyświetlaczu drukarki pojawi się wartość 50 stopni Celsjusza. Następnie czekałem jeszcze te wspomniane minimum 5 minut i prowadziłem odczyty. Generalnie, jak sobie tu popatrzymy, schemat wielkości temperatur, czy też odczytanych wartości, jest bardzo powtarzalny ze schematami z poprzednich wykresów, przy czym już widzimy w osi pionowej Y, że skala to nie 5 stopni Celsjusza, jak było przy 40 stopniach, powiedzmy tej temperatury zadano oczekiwanej, a już teraz mamy zakres 7 stopni i minimalna temperatura wyniosła tym razem 43,5 stopnia i ponownie był to prawy dolny róg stołu. Natomiast maksymalna temperatura wyniosła 48 stopni i była zlokalizowana blisko centralnej części stołu, no co wydaje się dość oczywiste. I tutaj ponownie bardzo dobrze widać również tę sytuację na tym wykresie, gdzie właśnie skrajne obszary stołu dogrzane są gorzej, centrum lepiej, a prawy dolny róg niezmiennie najgorzej, w tym przypadku już odbiegający bardzo mocno od pozostałych miejsc. I jeszcze średnia temperatura stołu wyniosła tutaj 46,3 stopnia Celsjusza i była to temperatura, czy też jest mniejsza od temperatury oczekiwanej, czyli 50 stopni o 3,7 stopnia Celsjusza. No to daje nam już rozbieg o jakieś 8%, jeżeli tak dobrze nie liczę, więc no jest już troszeczkę różnicy. Dobra, no to zobaczmy w takim razie, co będzie w kolejnym, ostatnim z analizowanych temperatur, czyli pomiar dla temperatury zadanej 60 stopni Celsjusza. No i widzimy, że tak jak mogliśmy się tego spodziewać, zakres skali niezbędnej do przedstawienia rozpiętości pomiarów to już 8 stopni Celsjusza i o ile centralna część stołu jeszcze jakoś w miarę dogrzana, tak prawa dolna część stołu nie zawodzi, oczywiście w negatywnym tego słowa znaczeniu, i ponownie osiąga najgorszy rezultat. Uzyskana najmniejsza wartość temperatury wyniosła 52,3 stopnia, czyli prawie 8 mniej niż temperatura zakładana. Natomiast najwyższa wartość, jak logika podpowiada, w centralnej części stołu, lub może, żeby to lepiej pokazać, blisko centralnej części stołu, jest to 55,2 stopnia, co i tak jest prawie o 5 stopni Celsjusza niżej niż oczekiwaliśmy, ale ja wiem, myślę, że wystarczające do aktywacji na przykład kleju, jeśli taki stosujemy do poprawy adhezji. Zwykle z tego, co się orientowałem, kleje aktywacyjne potrzebują około 50 stopni Celsjusza, więc z drugiej strony, nawet jeżeli mamy takie rezultaty, to jakiejś niespodzianki być nie powinno. Chociaż tą prawą częścią stołu mocno bym się zastanowił, czy rzeczywiście lokować tam części do wydruku, jeżeli mam miejsce w innych partiach stołu. I zobaczmy jeszcze taki liniowy przebieg wykresu. Bardzo dobrze już na tym wykresie właśnie widać skrajne punkty stołu, czyli w szczególności punkty o numerach, tak, 1, no może jeszcze to nie najgorzej, ale 5, potem 10, 15, 20, 20, 5, właśnie szczególnie te punkty 5, 10, 15, 20 i 25, które leżą z prawej części stołu, najwyraźniej odbiegają od pozostałych punktów pomiarowych. No to jeszcze coś o tej wartości średniej. Uzyskaliśmy rezultat 54,1 stopnia Celsjusza. To jest, rozjechał nam się ten parametr no o prawie 11%. Moim zdaniem utrata temperatury jest jakby oczywista, natomiast bardziej mnie zastanawiają te nierównomierności w poziomach temperatur, które obserwowaliśmy. Błędy pomiaru raczej to nie są, bo we wszystkich pomiarach była powtarzalna proporcja, no i ten charakter zmian temperatury. Gdybyśmy mieli błąd pomiaru, gdyby termometr, powiedzmy, pokazywał jakieś losowe wartości, no to wtedy by nam te słupki latały na lewo i prawo w różne strony. Tu się tak nie dzieje. Te wskazania są mniej więcej w sposób powtarzalny.
Natomiast to, co mogliśmy zobaczyć, naroża stołu nie są chronione warstwą izolacyjną, więc jest jakaś możliwa utrata ciepła. No i pozostaje kwestia jeszcze tego, jak wygląda sprawa z jakością grzałki. Podejrzewam, że problem dodatkowo błędów płaskości również będzie tutaj istotny. I jeśli skumulujemy te wszystkie wątpliwości, no to kto wie, może i to, co tu wyszło, ma jakiś sens. A może jest jeszcze coś, czego nie wiem, czego jeszcze nie odkryłem w tym przypadku. Ciekaw jestem, jakie wy macie doświadczenia w tej kwestii i z jakich podkładek korzystacie w swoich drukarkach. Czy robiliście takie próby? Właśnie tu można by się zastanowić. No ale dobrze, mniej więcej wiemy, jak to wygląda, więc pasowałoby teraz dojść do równania krzywej, która pozwoli nam na wyznaczenie, powiedzmy, optymalnej temperatury początkowej, by mieć pewność, że będziemy bliżej żądanej temperatury na powierzchni stołu, a przynajmniej różnica między rzeczywistą wartością a temperaturą zadaną będzie minimalna. I po przeanalizowaniu i przeliczeniu otrzymanych wyników otrzymałem następujące równanie krzywej. Y równa się 1,13 x minus 2,42, czyli żądaną temperaturą, jaką chcemy uzyskać, musimy podstawić pod x i w y uzyskamy temperaturę, jaką musimy ustawić do drukarki. No i też warto by było zwrócić uwagę na taką sprawę. Chyba byłbym w stanie się chyba nawet założyć, że to równanie, które otrzymałem, będzie równaniem indywidualnym tylko dla mojej konfiguracji stołu drukarki i każda inna pewnie będzie odbiegać od tego, co reprezentuje moja konfiguracja. Dlatego ja podaję, jak to wygląda w moim przypadku, ale takie sprawdzenie powinno, myślę, że powinno być przeprowadzone dla każdej drukarki w sposób oddzielny, jeżeli ktoś boryka się z jakimiś problemami z adhezją, a na przykład samo wypoziomowanie stołu i prawidłowe przygotowanie powierzchni nie jest wystarczające. To znaczy, że ktoś zadba o wszystkie te detale, a dalej jest problem z odklejaniem się wydruku bądź z jakimś podwijaniem krawędzi. No to teraz właśnie w drugą stronę. Na podstawie policzonego równania krzywej zakres temperatur widocznych na osi X, czyli to ta pozioma dla uściśnienia, został wstawiony pod X i to, co zostało przeliczone, pojawiło się pod Y. Zostało wymalowane następnie linią koloru niebieskiego. Czyli to pokazuje, jaką temperaturę trzeba wstawić w slicerze do drukarki, żeby tak drukarka podgrzała stół, żeby mniej więcej dostać to, co zostało pokazane w relacji na krzywej koloru zielonego. Oczywiście to odnosimy do średniej temperatury stołu, ale nawet te wahania związane z odchyleniami temperatur na stole już nie będą tak dotkliwe jak w momencie bez uwzględnienia tej poprawki. No to może jeszcze jakieś wnioski do tego. Jak można było zauważyć, za pomocą prostego narzędzia, czy to termometru na podczerwień, czy termometru do pomiaru temperatury ciała z funkcją mierzenia temperatur powierzchni przedmiotów, które zresztą też są to termometry na podczerwień, no jesteśmy w stanie samodzielnie określić współczynnik poprawkowy tak, by ta temperatura na powierzchni stołu była rzeczywiście zbliżona do takiej, jakiej oczekujemy. Ale musimy przy takich poprawkach uważać również na górną wartość temperatury. Oczywiście mówimy o temperaturze pracy filamentu, abyśmy nie przesadzili w drugą stronę, bo jeśli podgrzejemy zbyt mocno stół, a pamiętajmy o tym, że nadrukowana warstwa tworzywa będzie dodatkowym izolatorem i temperatura tak lokalnie w miejscu podgrzania może być odrobinkę wyższa, to taka sytuacja może doprowadzić do powstania tak zwanej stopy słonia, jak często spotkamy się w jakiejś literaturze na temat drukowania 3D, czyli krótko mówiąc przegrzania pierwszych warstw filamentu, nadmiernego jakby topienia i rozpływu tego materiału. No i to w rezultacie spowoduje bardzo niekorzystny efekt w postaci takiego widocznego rozszerzenia podstawy wydruku, co wpłynie negatywnie zarówno na walory estetyczne, jak i wizualne, a być może i funkcjonalne, jeżeli zależy nam na jakichś dobrych parametrach wymiarowych. No i tyle, myślę. Tak by to pokrótce wyglądało. No ciekaw jestem, jaka jest wasza opinia w tym temacie. Jakie wy macie przygody właśnie z tymi temperaturami? Czy spotkaliście się z takimi trudnościami? Czy być może właśnie kontrola tej temperatury wpłynęła na poprawę jakości wydruku? Czy też dzięki kontroli tej temperatury uniknęliście błędów w wydrukach? No, w razie czego zapraszam oczywiście do sekcji komentarzy.
Gdybym coś tutaj jeszcze przegapił, nie podjął czegoś w tym temacie, to proszę bardzo o uzupełnienie w komentarzach. No i chyba tyle. Dziękuję za uwagę w takim razie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.